Kąpiel w morzu i jeziorze czy basenie może być znakomitą zabawą i relaksem, ale woda to niebezpieczny żywioł, jeśli przekracza się pewne granice. Dlatego warto, by młodzi ludzie, tacy jak gimnazjaliści, wiedzieli, co oznacza bezpieczna kąpiel i co robić, kiedy zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Tego uczy program Wychowanie Wodne, realizowany przez Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Leszno to jedno z tych miast, w których dużą wagę przywiązuje się do edukacji pływackiej. Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych uczestniczą w zajęciach nauki pływania i doskonalenia już nabytych umiejętności. Samorząd Leszna finansuje działalność klas i sekcji pływackich. Miasto postawiło również na program Wychowanie Wodne, kierowany do gimnazjalistów z klas 1-3. Został on tak opracowany, by młodzi ludzie wiedzieli, co kryje się pod hasłem bezpieczna kąpiel. Udział w programie jest dobrowolny i za zgodą rodziców. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów, bo program finansuje miasto. Zajęcia prowadzą fachowcy, instruktorzy pływania oraz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Program składa się z trzech etapów. Każdemu wystarczy poświęcić 3 godziny lekcyjne. Zysk jest jednak ogromny. Program Wychowanie Wodne wyposaża gimnazjalistów w wiedzę, która pozwoli im rozsądnie spędzać czas nad wodą, a być może dzięki nabytym umiejętnościom będą potrafili mądrze i skutecznie zadziałać, niosąc komuś ratunek. Nie bez znaczenia jest to dla rodziców, którzy będą mogli być spokojniejsi o swoje dzieci, kiedy te będą przebywały nad wodą. Pierwszy etap programu jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia to poznanie zasad bezpiecznej kąpieli, zdobycie lub doskonalenie umiejętności pływania. Co roku w Unii Europejskiej około 500 000 osób umiera z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2, a nawet 3-krotnie dzięki zastosowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dlatego w programie Wychowanie Wodne ujęto ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem manekina oraz naukę obsługi defibrylatora. Zajęcie na basenie dla uczniów klas drugich to kolejny etap projektu. W czasie spotkań będzie czas na przeszkolenie osób słabo pływających. Ci, którzy nie mają problemu z pływaniem, będą mogli dalej się doszkalać. Gimnazjaliści poznają zasady bezpiecznego nurkowania bez i w sprzęcie. Autorzy programu ujęli również posługiwanie się sprzętem ratowniczym i udzielanie pomocy osobie, która miała wypadek w wodzie. Trzeci etap odbywa się na wodach otwartych. Zajęcia z udziałem uczniów klas trzecich zaplanowano w Gołanicach. Młodzież pozna m.in. zasady posługiwania się sprzętem ratowniczym i pływackim. Jest nauka wiosłowania, wiązania węzłów i wykonywania prostych czynności żeglarskich. Po tych zajęciach gimnazjalista będzie wiedział, jak zachować się na łodzi żeglarskiej, w kajaku lub rowerze wodnym, by nie stanowił zagrożenia dla siebie i innych. Ważne, uczestnik każdego z etapów otrzymuje certyfikat. Aby uczestniczyć w kolejnych etapach zajęć, trzeba mieć zaliczony pierwszy poziom szkolenia. Opera.